to Nowak, zapraszam na sport. Radom jak Radom prowadził z Jagiellonią 2-0, ale nie dowiózł zwycięstwa do końca. Ostatecznie Zieloni zremisowali 2-2, notując czwarty remis z rzędu, a 13 w tym sezonie w PKO Ekstraklasie. Pierwsza połowa meczu Radomiaka z Jagiellonią Białystok nie należała do najładniejszych. Mało było gry w piłkę i nic nie wskazywało na to, że Radomiak zejdzie na przerwę z prowadzeniem. W 45 minucie jednak do siatki po zgraniu Mauridesa trafił Dawid Abramowicz. Pierwsza połowa i mimo niekorzystnego rezultatu dla nas, myślę, że było do zapomnienia dla jednego i dla drugiego zespołu. Tak się nie gra w piłkę, tak się nie gra chcąc wygrywać mecze. W drugiej połowie działo się zdecydowanie więcej, szczególnie między 60 a 67 minutą. Najpierw na 2-0 podwyższył Karol Angielski, ale Zieloni tego prowadzenia do końca nie dowieźli. Chwilę później gola kontaktowego zdobył Diego Carioca, a w 67 minucie pięknym uderzeniem z dystansu do remisu doprowadził Mark Gual. I mecz zakończył się remisem 2-2. Druga połowa była zdecydowanie lepsza, jeśli chodzi o naszą grę ofensywną. Te bramki, które straciliśmy, nie powinniśmy w ogóle do takich sytuacji doprowadzić. No cóż, no, myślę, że mieliśmy kilka sytuacji również, które mogły zamienić się na bramki. Mogliśmy ten mecz wygrać, ale generalnie myślę, że zastanawia mnie tylko różnica pomiędzy pierwszą a drugą połową, bo to nie się zdarza pierwszy raz, że tą pierwszą połowę gramy tak, jak gramy, także musimy to również, no może nie przeanalizować, ale się zastanowić nad tym, dlaczego tak jest. Dla Radomiaka był to czwarty z rzędu, a 13 w sezonie 2021-22 remis w PKO Ekstraklasie. Znowu tylko punkt, tak? Na pewno stawialiśmy się tutaj w tym meczu na to, żeby zagrać ofensywnie. Myślę, że no pierwsza połowa może tego nie pokazywała, natomiast no w pewnym momencie było wynik 2-0 dla nas, bo bramkę zdobyliśmy po stałym fragmencie gry, bramkę zdobyliśmy też również za akcji Karola Angielski bardzo ładnym uderzeniem. No i wydawało się, że wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Natomiast powiem w cudzysłowie, głowa, tak, dekoncentracja, minutę po tym, jak strzelamy bramkę, no idziemy po trzecią, idzie kontra i tracimy bramkę na 2-1 i myślę, że to był klucz w tym meczu. Zieloni zajmują obecnie piątą lokatę w tabeli z dorobkiem 43 punktów. W środę rozegrana zostanie ostatnia kolejka zmagań w Energa Basket Lidze. Hydrotrak Radom walczy o utrzymanie w elicie. Wszystkie mecze ostatniej kolejki rozegrane zostaną w jednym terminie. W środę, 13 kwietnia o godzinie 17:30. Kibiców z Radomia najbardziej będą interesować spotkania Hydrotraku z Anwilem Włocławek oraz GTK Gliwice z Kingiem Szczecin. Gliwiczanie i Radomianie obecnie mają ten sam bilans, 5 zwycięstw i 24 porażek i są na przedostatnim i ostatnim miejscu w Energa Basket Lidze. Aby wydostać się z dna tabeli, podopieczni Roberta Witki muszą wygrać z Anwilem i liczyć na porażkę GTK w starciu z Kingiem. W innym wypadku to Radomianie spadną z ligi. Spotkanie z Anwilem będzie więc dla klubu z Radomia najważniejszym nie tylko w tym sezonie, ale i od lat. Mecz rozegrany zostanie w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Narutowicza 9. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.